Cześć, tutaj Alina. Pójść ci trochę głośniej, żeby było jak najgłośniej. Spotykam ciebie na nowo teraz odnośnie jednego obrazu. Malowałam i oprawiałam moje płótna z blejtranami. I teraz ci chciałam właśnie jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Na pewno jak malujesz obrazy swoje, to nieraz kupujesz gotową ramę albo naciągasz na gotową ramę, właściwie na blejtram obraz. I co z tym zrobić? Co z tym zrobić, żeby właśnie nie oprawiać obrazu i go mieć powieszonego na ścianie? Ja myślę o jednym, że w nowoczesnych domach mamy bardzo różne oprawiane albo nieoprawiane obrazy. Na pewno o tym myślałeś, czy myślałaś, jakby to zrobić, żeby powiesić jak najszybciej swój obraz, który się namalowało. Jak się maluje na płótnie, no to trzeba właśnie mieć naciągnięte na ten blejtram i po prostu samo zwrócenie uwagi na to, jak to wygląda z boków, jest bardzo ważne. Ja po prostu chciałam ci pokazać jedną rzecz. Czekaj, ustawimy tak kamerę, żeby to było widać. Ten obraz, ja go pokazywałam na jednym live niezbyt dawno. Po prostu ja wyciągałam biały kolor z tej podmalówki, prawda? I ja go mam już naciągniętego, bo on był naklejony na takim właśnie blejtram, znaczy na, oj, jak to się po polsku nazywa? Właśnie na jakieś, na czymś grubym i sztywnym, tylko to nie był karton. No. Spłoszliwa. Ach, w każdym razie ja go naciągnęłam i on ma kanty takie niezbyt ładne. Jak widzisz, obraz wygląda fajnie. On jest niedokończony. Ja będę go jeszcze malowała. Będę go malowała kiedy indziej, ale właśnie dzisiaj zamierzałam właśnie się za niego zabrać i sobie myślę, ja się podzielę z tobą taką właśnie ważną informację. Jak zatrzymać, wiesz, kolorystykę czy nie. Jeszcze zanim wrócę do niego, to chciałam pokazać taki inny, malutki obrazek, który zrobiłam, właśnie dokończyłam go, podpisałam już i właśnie zobacz, jak ma kanty fajnie zrobione. Kanty po prostu można zrobić właśnie, ja pokażę właśnie, jak to można zrobić, żeby wyglądało, bo ten obraz może wisieć bez oprawy, bez ramki. Bo jak z tyłu widzisz te moje obrazy, jak to wezmę, wycofam to, to on ma tutaj ramę, ma dużą ramę, ten nie ma ramy, bo jest bardzo gruby i właśnie te ramy decydują u mnie w Szwecji, że ludzie czasami kupują obraz właśnie z ramą, a jak chcą kupić obraz, nieraz mówią, oni chcą bez ramy. Także taki dylemat można mieć jako malarz. I właśnie zaraz odstawię ten obraz i właśnie cię chciałam pokazać właśnie, że można zrobić tak. Ja mam tą kolorystykę, taką, jaką mam, prawda? Dosyć jest właściwie kolorowe i ona, ten obraz będzie miał różne odcienia. I na przykład tutaj ma trochę niebieskiego, a tutaj ma troszeczkę żółtego. I to, co ja wezmę, że ja po prostu pomaluję, oj, zły kolor wzięłam, pomaluję troszeczkę właśnie tutaj z boku, żeby to było, pasowało. Zaraz ja go tak oprę, bo przecież nie mogę utrzymać go. Żeby pasowało właściwie z tym kolorkiem i te skrzydełka, które tutaj właśnie ma anielskie, to one będą tutaj się ciągnęły dalej. I ja tutaj mam właśnie jeszcze na dole, gdzie była jeszcze rama miała, znaczy tutaj były rozmiary ramy, które właśnie jak kupowałam Blejtraf, czyli ja tu pokrywam to. I tutaj właśnie z tego pistoletu te kolory, znaczy te takie metalowe ślady też zamalowywuję, żeby to nie było widać. I tutaj, co ja zrobię teraz tutaj? Jest ten kolor taki, jaki jest, niebieskawy. I ja po prostu wezmę też niebieskawy kolor, taki niebieski. Oj, to nie pasuje, czyli muszę dopasować ten kolorek. I teraz jest to, on jest za ciemny, absolutnie za ciemny. I muszę wziąć jeszcze troszeczkę, zetrzeć,
i dopasować właśnie do tego tła, które tutaj było. Jak widzisz, że to pasuje dosyć. I to właściwie jest ta harmonia, którą trzeba zrobić. A dalej to domalowywuję i będę troszeczkę ścierała, bo to, żeby to było ładnie zrobione. Czyli tu będzie elegancko i więcej niebieskiego koloru nie mam, nie. Także po prostu tutaj robię ten kolorek, teraz wycieramy i jak zrobić teraz właśnie pod spodem tutaj, właściwie na wierzchu, nad nimi to jest rodzaj takiego brązowo czegoś tam, czyli zaraz zobaczymy jaki to kolor był. Czyli ja muszę tutaj dopasować, absolutnie nie pasuje, ale w zasadzie może pasować, dlatego że pokryje mi te właśnie metalowe haczyki, które ja będę miała, znaczy miałam po tym właśnie używaniu tego pistoletu, prawda? Czyli lepiej to wygląda tak, niż żeby było białe. I właściwie ja jestem zadowolona z tego, zazwyczaj na górze tam nie widać, jak wisi obraz, ale jak się go powiesi nisko, to może być widoczne. Jeszcze właśnie tutaj mam żółty. Oj, dostałam żółty kolor na palce. Czyli trzeba być uważnym, jak to robić. I tutaj będę właśnie miała też żółty kolor. Taki fajny. Także jak widzisz, to wychodzi też właśnie z tej ramki. Dalej wyciągam. I mam tutaj właśnie tutaj nie będę. Już tutaj żółtego więcej nie będzie. Czyli znowu wyjmuję sobie pędzelek. I tutaj dam troszeczkę też brązowego. Bo tutaj mam właśnie ten brązowy kolor. Widzisz? Ale ten brązowy jest za brązowy tutaj. Czyli dopasowuję. Czyli po prostu zabawię się tym, żeby dopasowywać całość do obrazu, jak widzisz, to wygląda. I tak, żeby nie było żadnego białego. A tutaj, zaraz tutaj też zrobię tak. I tym kolorem, czyli widzisz, będzie tak obraz wyglądał, że żebyś tu widział, czyli widziała. Zaraz, o, zaraz to upadnie. I to potem będę musiała zrobić tak, że położę na płasko, na podłodze, także tego nie będziesz już widzieć. Jeszcze tutaj wezmę kawałeczek fioletowego, bo widzisz, jest fiolet, czyli muszę, moja paletka z kolorami leży tutaj na dole, nie, tego nie widać, ale mam tylko dwie ręce, niestety. No i to się po prostu, jak się popatrzy teraz na obraz, to widzisz po prostu, on jest niedokończony, ja go będę dokończała i po prostu jak się odwróci na bok, to fajnie wygląda. Widzisz, że może to być eleganckie przy malowaniu obrazu. I tutaj właśnie zrobiłam jeden błąd, bo namalowałam z przodu i opisuję kolor. Jedna rzecz jeszcze właśnie jest bardzo prosta, jak ja naciągnęłam właśnie na Blade Run. Ja wam pokazywałam w ubiegłym filmie, jak naciągam na Blade Run. Ten Blade Run był dosyć duży, bo był duży obraz, ale właściwie praca jest taka, także tu jest naciągnięty. Ważne było, żeby były proste kąty, jak to się kupuje, bo te listwy możesz kupić w normalnym, znaczy sklepie dla artystów. Pamiętam z Polski, że to się nazywało Blade Run. I raz mnie właśnie jeden kolega zapytał, naprawdę się to nazywa Blade Run? Zobaczcie i napiszcie mi, czy rzeczywiście to się nazywa Blade Run obecnie, po tych 44 latach w Szwecji. Ja mam inne słowo po prostu, ale pamiętam, że byłam zawsze zachwycona właśnie tymi blade-runami. Obrazek jest ma 56 cm i 43. Ja daję tym pistoletem też właśnie taki sznurek do wieszania. I ten sznurek ma być, nie może być tak długi jak tutaj, tylko musi być troszeczkę, żeby to było powieszone i obraz był przy ścianie. Ja raz miałam wystawę w Krakowie, gdzie ja tą wystawę miałam? W Krakowie właśnie. I oprawiałam obrazy u ramiarza, to byłam zdziwiona, kiedy mi tu dał takie właśnie coś jednego, co wystawało za obrazem. To jest niedopuszczalne. W każdym razie ja bym tego nigdy nie zaakceptowała, bo ja to zmieniłam właśnie, dałam te sobie właśnie te druciki.
W każdym razie z tym się chciałam podzielić i zobaczcie teraz, ja muszę to trzymać takie, bo jak postawię, oczywiście ja teraz postawię, żebym mogła zakończyć, ale będę miała ślady na tym obrazie, bo to jest mokre, to jest mokry akryl. Moje ręce są trochę brudne. W każdym razie mam nadzieję, że ciebie, który po prostu idzie w tą drogę zabawy w artystę, malarza, zainspiruje, bo to jest bardzo fajna podróż. Zrobić wszystko, wszystciuteńko, od kupna, płótna do kupienia blitramów, naciągnięcia ich. I to jest specjalna szkoła też, gdzie żeby były kąty właśnie te proste i żeby obraz nie był taki krzywy. To jest też zabawa. Uczyłam się tego i zawsze to bardzo lubię robić, bo to jest wymagające. To wymagające koncentracji, wymagające właściwie takiego rzemieślnictwa, można powiedzieć. I potem jak to się naciąga na płótno, na ten blejtram i teraz właśnie właśnie zaczęłam go malować i zrobiłam po prostu po drodze tą drogę, ale jak przemaluję obraz więcej, to będę musiała wyjść właśnie na te boki. Także krótkie to nagranie, nie wiem ile czasu zabrało, ale chciałam ci właśnie pokazać, jaką zabawę często robię. Także napisz mi, czy to ci coś pomogło, jeżeli uczysz się właśnie robić, czy lubisz tę robotę pod tym filmikiem. To trzymajcie się na razie. Aha, jeszcze jest jedno. Ja będę robiła właśnie gdzieś mniej więcej co półtora miesiąca takie kursy na Zoomie w polsku się to mówi, gdzie po prostu będę ogłaszała właśnie na Facebooku i możecie się zgłosić wtedy. Wtedy malujemy, nie naciągamy, tylko malujemy malarstwem intuicyjnym i zawsze jest jakiś temat. Także ogłoszę to może niebawem. Także dziękuję bardzo za uwagę i to trzymajcie się. Pa!